Dzień dobry, to się nagrywa. Gramy w Medieval Dynasty. Jest to polska gra, taki survival a la Kingdom Come, jeśli możemy tak to uznać, po prostu symulator średniowiecznego życia. A jako, że to jest zapis ze streama, to jest zapis ze streama, drogi człowieku, który wszedł na ten zapis nie wiedząc, kim jestem. I zaraz będziesz wyzywał o coś, za coś, więc nie rób tego. A my lecimy po prostu z grom. Jakaś nawet fabuła tu jest taka początkowa, więc zobaczymy. Wiecie, zarys tego, kim jesteśmy, co robimy i po co żyjemy. Dobra. Toplitz Productions and Render Cube. Simple life. Whatever needed doing around the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. Jak w Kingdom Come. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. First, I didn't know what to do. Dzięki ci, panie Tomku. Oglądać to każdy Janusz chce, a łapek w górę to nie ma komu dawać. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. Mamy wujka Jordana. For weeks, I held on to that thought. Until the valley from my mother's stories. I could see it. This. Where I can start a new life. Wow, jakie epickie wejście. Deus Vult. No niestety, aż tak rozbudowana ta gra nie będzie. Ale no, będziemy mogli mieć żonę, z tego co wiem. Będziemy no, średniowieczną dynastię zakładać. Będziemy tworzyć własną wiochę. Może to później przerodzimy. No takie The Guild, ale survival. Takie, kurde, The Guild i Kingdom Come, bez może jakiejś zacnej fabuły, ale jednak, no, jesteśmy. Jest tutaj piękny, prawda, piękny las. Na nowe zadanie głodujący łowca. Gostowia. Na M mamy mapę. Tutoriale są niestety po angielsku, ale tutaj już wszystko inne jest jak najbardziej po polsku. Więc my mamy się dostać do wsi Gostowia. Pierwsza historia Jezusa, tutaj zaczyna się ta historia. Tak, Jezus. To jest. Tak, to jest. Jezus Simulator. Tak, dokładnie. Będziemy ludzi werbować do naszej wiary. Jacenty, dzięki za suba. Nie wiem tego, książę, wiesz? Tego jeszcze nie wiem. Może się dzisiaj dowiem. No dobra, jest trochę wiosek tutaj na mapie. Mapę można przesuwać, tyle wiemy, więc. Ale na razie to tyle chyba. Wiadomo, to jest wczesny dostęp, może później będzie tego więcej. Tutaj jest zarządzanie, reputacja dynastii, tu jest coś takiego, podatki, twierdza, populacja, rozwój, podróżnik, jedzenie. No trzeba jeść, pić, nie? To no, takie survival. Łopaty możemy sobie, nie wiem, zrobić za 50 zł czy czego. Tu mamy dziennik, mamy głodującego łowcę, to jest nasze zadanie, zlecone przez ty. Kiedy nadeszła wojna, straciłem wszystko. Na początku nie wiedziałem, co robić. Shadow, dzięki za suba. Potem przypomniałem sobie historię, którą kiedyś opowiedziała mi moja matka. Opowieść o moim wujku. Jordanie? Lordanie? Chyba to jest I. To I Jordanie? No I Jordanie jakby, nie? Zrobił skromną fortunę na północy, w spokojnej dolinie. Szukałem jej od tygodni, ale w końcu ją znalazłem. To tutaj. Tutaj mogę rozpocząć nowe życie. Czy nagram jakieś formaty? Nie planuję. Shield Wall jest nowsze od tych samych twórców, więc wystarczy. Tak, gra kosztuje 70 zł. Obecnie bo przez do 24 września chyba jest promocja minus 20%. Dobra, porozmawiam z kasztelanem i tyle. Umiejętności tutaj też możemy mieć. Wydobywca, drwal, górnik. No, wiedza o wydobywaniu wydobywca, tak skróciłem sobie w myślach nawet szybko. Drwal, górnik, siła natury, jedność z ziemią. Drwalem będziemy z twierdzy. Mamy pochodnie. Racimir, tak? Nasz gościu się nazywa Racimir. Chyba, że nie Henryk. Mamy 18 lat. Tyle wiemy na ten moment. Dobra. No to idziemy. W stronę Gostowi. Po lewej macie, ile mamy życia. To jest nasza wytrzymałość, to zielone. Jak biegniemy, to się męczymy. Czy jak skaczemy. Można się bić też tutaj, nie? No i jest jedzonko i pićko. Są tu lokomotywy, ta średniowieczne. Patrzajcie, jakie piękne. Widzieli kiedy taką piękną wiochę?
Kingdom Come widzieli zapewne. No i ogólnie to tutaj już chyba mogę zacząć nawet zbierać. Tu mam moją babkę lekarską, to poproszę. Więc musimy pozbierać trochę rzeczy, zanim tam wejdziemy, żeby już było coś na start. Witam wszystkich przybyłych na streama. Witam bardzo serdecznie. Nie jest za głośna muzyka? Nie. Dajcie znać. Taka twierdza, banner, Lord i Ark. Wszystko razem. W ogóle jeszcze wiedźmi, jakie potwory tu powinny być normalnie. Czy ta gra to jakiś survival? Tak. Dobra, my idziemy do Ghostowi. A jest tutaj. Babka lekarska, poproszę. Muzyka jest dobrze. Cześć. Jedni mówią za cicha, inni, że za dobrze, inni, że za głośno. No i to jest dogodzenie widzom, nie? Ile ludów, tyle opinii. Więc się nic nie dowiemy tak naprawdę. Witamy zacny człowieku. Ale tam już widzimy jakichś ludzi. Nie wiem, jak tutaj jest z optymalizacją, mówiąc szczerze. Zobaczymy. Wygląda jak z The Forest. Okej. Okay. Halo? Kaczuchy słyszałem, albo jakieś... Jakieś kaczuchogęsi gdzieś słyszałem. To można chyba wejść normalnie. Skrzynia. A nikt nie widzi, czy ciekawe, czy... Znaczy w tej skrzyni i tak nic nie ma. Czy ktoś odkrył, że my tam zajrzeliśmy? Czy można zajrzeć do skrzyni bez jakby uznawania, że to jest kradzież? Czy już samo zajrzenie bez wyciągania jest kradzieżą? No? To silniku? Nie mam pojęcia. Reputacja dynastii na mnie nie spadła w żaden sposób. Tu mamy pszenicę, tam mamy babę. Mmojorek. Dzięki za 5 zł. Panie Edwinie. Halo? Edwin. Edwin z twierdzy 2. Niestety tutaj nie gadają, nie? Tylko se chłopy... Hej, masz chwilę? Pewnie, o co chodzi? Gościu ma 40 lat, a probata 50. No tutaj ludzie mogą mnie lubić. Siema, Damianie. Dziękuję kolego za 5 zł. Na silniku 1-2 z Opla Corsy. Widziałeś tego szlachcica, który przejeżdżał niedaleko? Słyszałem od ludzi, że miał na sobie wspaniałe szaty. No my jeszcze nie pracujemy, dobra, takie coś powiedzmy. Tak, widziałem. Widziałam? Okej, zaczyna się ciekawe. Widziałam. Chciałabym mieć takie szaty zamiast tych brudnych, starych szmat. Edwin jest kobietą, moi drodzy. Okej. To ja już pójdę. Do widzenia. Do widzenia. No to się zaczyna ciekawie. Mamy krowy. Czy można doić krowy? To jest pytanie dnia. Mogę kupić krowę za 5000. Halo, krowa tam padła. Żyjesz ty? Usiadła sobie chyba. Dobry? Mogę bić krowę. Oj, tamta się zdenerwowała. Po kolegów przyszła. Ojoj, ciu cielaczek, jaki piękny. Last o nie! Cielaczek jest ten sam czerwony. Nie, cielaczku. Cielaczek się troszkę pokolorował na czerwony. Czy to jakiś dodatek do Kingdom Come? Niestety nie. Witamy, koksik. Nazwijcie koksik. Tutaj jest jakiś pan u niego, możemy porozmawiać. Witaj nieznajomy, co sprowadza cię do naszej doliny? Nie wyglądasz ani na pielgrzyma, ani na handlarza. Nie jestem. Nazywam się Racimir i przybyłem z południa szukając mojego wuja Jordana. W jego rodzinnych stronach nazywali go Jordan Flisak. Jordan? Ach tak, opowiedział mi kiedyś o swoim życiu nad rzeką. Przyszedłeś we właściwe miejsce, ale obawiam się, że kilka lat za późno. Dlaczego? Co się stało z moim wujkiem? Jestem wujem. Był wspaniałym człowiekiem i jeszcze lepszym przyjacielem, Racimirze. Jako dobry rzemieślnik i doskonały kupiec zarobił tutaj małą fortunę. Widzisz tamtą tawernę? Zbudował ją i prowadził, a także wiele innych sklepów, które znajdziesz w dolinie. Ile masz FPS-u? Nie mam pojęcia, nie widzę tego. Moja matka powiedziała mi, że dorobił się fortuny na północy. Nie miałem pojęcia jak dłużej, ale to nie odpowiada na moje pytanie. Cóż, przynajmniej mam gdzie się zatrzymać, ale powiedz mi w końcu, gdzie jest mój wujek. Ale powiedzmy może to, co nam matka powiedziała o nim. Czy można tu rodzić? No można mieć żonę, więc zapewne można własną dynastię stworzyć, nie? Więc jak najbardziej. Czy będzie zapis? Tak, na kanale Żywy Lutel. Dobra, moja matka powiedziała, że dorobił się fortuny. Twój wujek został zabity, przyjacielu. Wpadł na pomysł wielkiego handlu z Królestwem Niemieckim na zachodzie.
5 wózków wypełnionych najlepszą rudą żelaza, piękne kolorowe tkaniny i naszym doskonałym piwo. Co? I nasze doskonałe piwo chyba powinno być. Ciągnięte przez 10 wołów, nie żartował, tyle mogę powiedzieć. Jego świta została zaatakowana przez bandytów, jego woźniców zabito. Musiał dać mieć niezły wycisk. Zabrał ze sobą 2 do grobu, z tego co widzieliśmy, kiedy go znaleźliśmy. Sam go pochowałem, a raczej to, co pozostawiły po sobie wilki. Przykro mi, że akurat takie wieści muszę ci przekazać. Mój wujek nie żyje, jego majątek przepadł. Przyszedłem całą drogę tutaj na darmo. Co z Darku? Ty jeszcze się pojawi, spokojnie. Nie mów tak. Nie pozwoliłbym się zmarnować siostrzeńcowi Jordana i nawet jeśli większość ludzi szybko zapomniała, co zawdzięczają twojemu wujowi... A, bo tam jest przecinek. To czcionka jest taka trochę 3 na 10, mówiąc szczerze. Dla mnie przecinek wygląda jak kropka. Co zawdzięczają twojemu wujowi, nie mam zamiaru być jednym z nich. Jestem kasztelanem, a moje słowo wciąż ma znaczenie. Więc powiedz mi, czy dasz radę samemu dorobić się fortuny? Nie wiem, moi drodzy, damy radę, czy nie damy rady. Tak, ta gra ma tylko singla. Przynajmniej na ten moment. Nie wiem, jak tam w przyszłości, co tam twórcy planują. To wystarczy. Może nie mam do zaoferowania żadnych towarów ani złota, ale możesz tu mieć tyle ziemi, ile chcesz. Nie sprzedanej, ale przyznanej na całe życie. Zbuduj dom. Uprawiaj warzywa. Zdobądź trochę zwierząt hodowlanych i podążaj za marzeniami swojego wujka. To brzmi jak właśnie slogan, kurde, marketingowy tej gry. Mówisz poważnie, moja własna ziemia, tyle, ile zechce? Tak dużo, ile ci będzie potrzebne, mój chłopcze. I tak długo, jak będziesz płacić podatki. Rozumiem, czy masz dla mnie jakąś radę na początek? Możesz ściąć drzewa, aby zbudować swój dom. Trzcina rośnie nad rzeką, dobrze sprawdzi się na dach. Masz sobie coś do jedzenia? Niewiele. W razie potrzeby w naszej wiosce znajdziesz kilku sprzedawców. Jeśli nie masz pieniędzy na jedzenie, zawsze możesz szukać grzybów w lesie lub polować na zwierzęta. Może jakoś mógłbym zarobić trochę monet. Pewnie, możesz porozmawiać z tutejszymi ludźmi lub z tymi z innych wiosek. Może ktoś zapłaci ci za pomoc. Dziękuję bardzo za radę. Czas znaleźć właściwe miejsce. To jest młot, którego... Zobaczmy, on dla ciebie coś specjalnego. To jest młot, którego twój wujek użył do zbudowania domu, w którym się zestarzał. Jakiego lepszego narzędzia możesz użyć do zbudowania tutaj swojego pierwszego domu? No nie wiem, ten młot się rozpadnie po sekundzie pewnie. Siemanko, Dawidzie. Dlaczego nie Darku? Bo to jest nowa gierka, którą chciałem pokazać, zobaczyć jak wygląda. A do Darku wrócimy, spokojnie. Dziękuję ci bardzo, do zobaczenia następnym razem. No dobra. Dobra, poradzimy sobie. Powiedział Luten, po czym nie wiedział co ma robić. Na Q możemy tutaj wybierać budowanie, tworzenie, inne wyjście. Co to jest inne? Ogniska, płoty, meble, pułapki. Jakie mogę mieć meble? Wanny, o wanna, nie. Wanna od razu mi się z Darkwoodem kojarzy. Cel strzelniczy. Ogniska, mogę zadać proste ognisko z patyków. No dobra, ale... A gdzie jest... Gdzie jest moje miejsce, jakby? Czy jest jakiś system walki? No, na pionchy się mogę bić, tyle wiem na razie. Dobra, w końcu to dotarłem, mogę zacząć nowe życie w tej dolinie. Na początek powinienem wybrać odpowiednie miejsce na budowę domu. Może lepiej poszukam większego, otwartego obszaru, na którym mógłbym później zbudować inne budynki, gdybym ich potrzebował. W końcu gospodarstwo domowe to nie jeden domek. Może kiedyś będę miał bliskich sąsiadów? Na początku muszę skupić się na własnym domu. Potrzebuję patyków, kamieni. Zdecydowanie potrzebuję siekiery do ścięcia kilku drzew na budowę. Prosty dach, który mógłbym zrobić ze słomy. Mogę użyć trzciny, która powinna rosnąć na brzegu dużej rzeki. Czy kamienie trzeba zebrać? Kamienną siekierkę, zetnij drzewo, słoma, zbuduj swój pierwszy dom. Nagrody status rozwoju obóz. 4. Aha, limit budynków. Ok. Witam, Minkol. Witam bardzo serdecznie. Co mam masę błędów. Nie wiem, czy mam masę błędów. Dopiero ją odpaliłem. Będziemy poznawać masę błędów. Na razie nic więcej tutaj nie mamy. Jeśli chodzi o umiejętności, też tutaj na razie nic nie mamy. Pewna ręka w trakcie opracowania. Okej. Okay. Mamy młotek, mamy 50 monet. Okej, okay. No dobra, jakieś jedzonko jest, jest jabłko. I to w zasadzie tyle, no to możemy chodzić, zbierać, budować. Tylko pytanie brzmi, gdzie się mogę rozbudować? Dalebor, co im powiesz? Masz chwilę? Przepraszam, mama powiedziała mi, że nie rozmawiała z nieznajomymi. To ty też, czy to wszyscy są kobietami? Czemu wszyscy w formie żeńskiej im odpowiadają?
idź ode mnie, wyglądasz jak chłopa, a mówisz, że jesteś babą. Boję się tej wioski. Mogę wejść normalnie do każdego domu, bezproblemowo, bez przypału. Skrzynia, dobra, nie będę was okradał, może na dzień dobry. Witam wszystkich, dziękuję za przybycie. Witam wszystkich z osobna i z niezosobna, jak wolicie. Tak wam odpowiem. Dobra. To pytanie tylko brzmi. Dobra, bo na alcie możemy sobie patrzeć, kto jest kim. Tam są kupcy jacyś. Żadania nikt raczej nie ma na razie. Racimir? Tam jest chłop taki jak my. A, on zużywa wytrzymałość, jak tak się skupia na patrzeniu, kto jest kim tutaj. Czy to jest płatna gra? No zdecydowanie, drogi kolego, jest to płatna gra. Hej, masz chwilę, panie Racimir? Mamy ładną dzisiaj pogodę, nie sądzisz? Tak, jest dość ciepło, lubię to. Możesz się trochę przesunąć? O, dziękuję, przesunął się chłop. A ty jesteś kupcem? Nie. No dobra. Tam są krówki. Popatrzymy sobie, co tutaj mają w ogóle do zrobienia kupcy, w sensie do kupienia. Prowadzący znowu pisze jednocześnie grając w pewnie kolejny lek, który nie jest na żywo. Tak. To jest premiera. To jest premiera, moi drodzy. Adelina. Pokaż mi swoje towary, Adelino. Mąka, nasiono cebuli, nasiono marchewki, ziarno pszenicy, ziarno żyta. Okej. Okay. Waga, cena, no dosyć drogo na razie. Patyki za 1 sprzedaje. Co tutaj? Rolatki owsiane za 6. Wysuszone mięso za 3. Prosta pochodnia za 4. Sprzedam drewniany młotek, który dostałem, kurde, od wujka. Masz chwilę? Pewnie, o co chodzi? Masz 35 lat. Może jeszcze troszkę bym powiedziała ściszyć muzykę. Okej. Okay. Może teraz będzie git, jak nie to gadajcie. Słyszałeś ostatnio jakieś plotki? O tak, dużo. Chcesz trochę porozmawiać? No to żebyście się porozmawiali, nie ma żadnych nowych opcji dialogowych. Jak tam praca? Mam nadzieję, że dobrze ci idzie. Aprobata minus 5? Jest ciężka i brudna. Chciałbym pracować w jakimś przytulnym miejscu, jak w szwalni. To ja już pójdę. Do widzenia. Woda. Woda jest podstawowym parametrem życiowym, bez niej punkty życia spadają. Aby ją uzupełnić, wystarczy pić wodę ze strumienia, rzeki lub jeziora. Wodę możesz również nosić w wiadrze lub bukłaku. Okej. Okay. Czy będzie live z Mr. Prepera? Jak wyjdzie, to pomyślimy. Piękne dziecko w ogóle. Czekajcie się jakoś. Siema. Nie da rady. To dziecko jest na haju. Dobra, dzieci nie da się bić niestety. Mogę się wskoczyć. Ale dorosłych też się nie da. Nie. Albo nie trafią, albo się nie da bić tutaj ludzi, tylko zwierzęta. Dobrze się czujesz, dziecko? Chyba nie. Dziecko ma zeza? Ty masz zeza? Pokaż. Może takiego leciutkiego? Ty wachlujesz się, co ty robisz? Cholera wie. Dobra. Jest jakaś Roberta? No dobra, Roberta. Siema, Roberta. Wow. Chcesz coś powiedzieć, piękna damo? O nie, tu jest... O Boże, nie! Witaj, nieznajomy. Niedawno przybyłem do tej krainy, nikogo tu nie znam. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy tu jest pomylone i chłopy mówią w formie żeńskiej, a baby mówią w formie męskiej? Czy ta wioska jest... Czy ta wioska lubi tęczy? Chcę ci coś powiedzieć, piękna damo. No ja nie wiem, czy to jest piękna dama, jak mówi, że przybył niedawno. Boję się tej gry. Idę trap. Wybacz, nie znam cię jeszcze wystarczająco dobrze. To co, nie mogę jej nic powiedzieć? Już lubię tę grę. Tworzę nową osadę i szukam dobrych ludzi, którzy zechcą do mnie dołączyć. Ona już, nie. Słyszałem, że budujesz swoją reputację. Kontynuuj, a może rozważę twoją propozycję. Wymagana reputacja 50. To jest aprobata, reputacja mojej dynastii chyba. Pierdyknęli się przy tłumaczeniu, no to nie jest pierdyknięcie, kurde. To ja już pójdę, do widzenia. Newcomers, mieszkańcy twojej wioski. Newcomers.
Aby zachęcić ludzi do przyłączenia się do twojej wioski, musisz zdobyć odpowiednią liczbę punktów reputacji dynastii. Możesz spróbować ich przekonać, budując dla nich domy i rozmawiając z wolnymi ludźmi w okolicy, którzy mogą chcieć dołączyć do twojej rozwijającej się osady. Jeśli są bardzo potrzebni, aby pomóc w szybszym zbieraniu zasobów, opiece nad zwierzętami, uprawie pól, opracowywaniu technologii i poprawieniu jakości życia wszystkich. Dobra. Żona. Wow. Żona jest niezbędna, by zapewnić sobie przetrwanie dynastii. Dzięki niej będziesz mieć dziedzica, który po osiągnięciu odpowiedniego wieku będzie kontynuować twoją historię, zwiększając reputację dynastii i rozwijać wioskę. Twoja żona może też pomóc ci ponownie rozdysponować twoje talenty oraz uleczyć twoje rany. Pamiętaj, by dbać nie tylko o siebie, ale i o całą swoją rodzinę. Jeśli twoja żona będzie zniesmaczona twoimi czynami, np. brakiem schronienia czy jedzenia przez długi czas, albo niemożliwością ogrzania się podczas zimy, może ona od ciebie odejść, zabierając ze sobą dziedzica. O nie, dlaczego tak? Witamy, Danielu, ale masakra. Ciekawe, czy w innych językach jest ten błąd? Piękne, piękne. Powiedz, też jesteś... Chciałeś coś powiedzieć piękne, nie znam cię jeszcze, masz chwilę? Pewnie, o co chodzi, mam dzisiaj ładną pogodę. No, tu się jeszcze nie dowiedzieliśmy, czy jesteś kobietą, czy nie jesteś kobietą. Możesz się trochę przesunąć? nie będę was okradał. Tu mamy ognicho, mogę je zapalić? Czekajcie, kochanie, jest sprawa. Jakby ci to powiedzieć, muszę zrobić respekt. Witam, Zoi. Prosta witam, pochodnia. Remigiuszu. Czekajcie, bo tu jest wyekwipuj F. Dobra, mamy pochodnie. Mogę jakoś to podpalić? Chyba nie. Chyba to tak nie działa, jakbym chciał, żeby działało. Na prawym coś się robi? Nie, na prawym się nic nie robi. A! Mamy taki szybki dostęp chyba. No dobra, no to chyba jednak sobie nie podpalę tego pochodnią. Więc sobie ją wywalę. To survival? Tak, to jest survival. Witam, Wykaron. Dobra, no to jednej rzeczy nie wiem. Gdzie ja mam te moje wielkie, wspaniałe ziemie, które mogę wykorzystać? Gdzie jest bagienne ziele? Gałąź klonu. Jakby bagienne ziele było, to towarzysz byś 3 egzemplarze kupił tej gry. Dobra, musimy znaleźć 2 kamienie. Gdzie ja cholera znajdę kamienie? Jakby, no, powinny być wszędzie, ale pewnie nie są taki... muszę mieć kilo, żeby zdobyć kamień. Co to za zmiana z RTS na survival? Średniowiecze, ja lubię średniowiecze. Kurde, Mordhau to też nie jest RTS, poza tym RTS. Gry strategiczne to nie tylko RTS-y. Mordhau też było nagrywane, bo średniowiecze. Ale ze strategiami też nie za wiele ma wspólnego. No dobra, czekajcie. Zarządzanie technologii. Nie chcę łopaty, muszę kilo. Nie, to już są jakieś... Dom jest za bardzo dużo punktów. Magazyn na zasoby. Czekajcie, może tu przetrwanie, łuk. Możesz budować byle gdzie, ale poza osadami, co już istnieją. Okej. Okay. Magazyn na jedzenie, rzemiosło, szwalnia, tawerna. Co to za gra? Medieval Dynasty. A, za 150. Dobra, czyli rozumiem, że to są monety, tak? Można wytworzyć w kuźni lub kupić. Ja mam 50 monet, potrzebuję 150, żeby mieć kilof. No to musimy posprzedawać coś. Zaraz. Kamienie szukaj? No, nie, czy można znaleźć takie po prostu leżące bez kilofa. No, ale w teorii. Może to są jakieś specjalne kamienie. Na razie tu jakieś gałęzie pozbieramy. Musimy mieć siekierkę. Kamienne siekierki. A kamienna siekierka? Co tam potrzebne do kamiennej siekierki? Na łopatę cię stać. No wiem. Czekaj, to są worki, spodnie. Tak, na ziemi bez kilofa możesz znaleźć. Okej. Okay. Metalowa siekierka jest za 250 zł. To wyjdź, tylko poza wioską kamienie są. Okej, okay, wychodzimy stąd. Co tutaj, jaki tam byłeś gąski. Pamiętaj o tym, ile podatku masz dać, ci powiedzą dopiero po fakcie. To jak mam pamiętać, jak mi powiedzą dopiero po fakcie? No musisz obliczać, no. Na jakiej podstawie? Gęś, mogę za 2 tysie kupić. Świeraż, ja się zablokowałem na gęsi. A można bić gęsi? Nie bić. Fuck, przepraszam. Dziękuję. Do widzenia. Wszystkie uciekają. Ej, mam małą gąskę. Gąsio...
Gąskę mi wywalił. Jak uciekają. Tam sobie już pole mają. Dobra. To gdzie chcemy się rozwinąć, co? Może tam na wzgórzu? Nie wiem, no poszukaj, żeby był las, żeby był kamień i żeby było miejsce. Lasu to ty masz pełno tutaj. Co wiem, youtuber bije gęsi, te. Te gęsi kiedyś tam wrócą do tej wiochy, czy już... Mała rada, nie atakuj żubra. To jest żubr? No dobrze posiedzieć przy żubrze, a nie go bić, no. Dokładnie. Witam, Mr. Gacek, witam cię bardzo serdecznie. Nie, no tam na wzgórzu jakoś się osiedliły może w takim razie. Ej, czy to był kamień? Kamień. Jeden tylko? Kurde, jeszcze jeden musimy znaleźć. Coś czuję, że znalezienie kamieni będzie dosyć trudne. Takich darmowych. Po drugiej stronie wioski jest dużo drzew i dużo miejsca na budowę domu. A fakie, muszę się napić, dobra. Musimy czy iść na dół. To jest multi? Nie. Nie, tylko na singlu. Nie bij konia, ja lubię bić konia. W Kingdom Come to była moja specjalność. Jedzenie. Chyba po angielsku, więc... raczej wszyscy wiedzą, jedzenie jest tam potrzebne do przeżycia, bo ja mam już mało jedzenka i mało pićka, więc musimy iść się nachlać, trochę wody. Zjemy sobie jabłko, zobaczymy ile... Tutaj w sumie, ej, to mogę to ogarnąć, czy to jest czyjeś pole? Tu wszystko... Nie, to raczej nie będzie moje. Co lubię? Łapki w górę. Drogi kolego. Co te gałęzie tak tutaj, kurde, leżą? Dobra, uwaga. Idziemy się utopić, moi drodzy. Dobra, napij się. Halo? Drink. No drinkuj. Aha, dobra, to trzeba trzymać, no tak. Dobra, napite. Czekajcie. Zjedz. Ile mamy? A, tu jest, 5 było. Czy nagrasz kiedyś Border Office? Raczej nie. Jak postawisz pole, nie możesz go usunąć. Okej. Ogólnie to... Czaimy się pod wodą. Halo? Jestem? Nie ma mnie. Jestem? Nie ma mnie. Ale może nie będziemy się wynosić poza tereny tej pierwszej osady. Raczej trzeba mieć blisko jakichś kupców na start, coś czuję. Kto umie krzyczeć po niemiecku? Zapewne każdy, kto zna niemiecki. Dobra. No spokojnie. Klon. Rozumiem, że wszystkie gałęzie to po prostu, bo mamy już ponad 90 patyków. Aż pod kątem budowy całej wioski, a nie jednego domu. No wiem, no to może na wzgórzu fajnie będzie, mi się wydaje. Na wzgórzu? No. Pewnie, że tak. Dobra, pójdę do wiochy, sprzedam trochę... patyków może. Akurat dzisiaj grałam w Medieval Dynasty. I jak ci się podobało? Witam, Stalker Duch. Niech mnie to denerwuje, a może tu się uda, kurde. Po co dajecie, chłopy, kurde, ustawiać dźwięku, jak się nie da zrobić ciszej? Na co to jest? Interfejs użytkownika ściszył? To interfejs. To jest tam... Co, nie, myślałam, że to wszystko. Nie. A nie ma takiego ogólnego? No, ogólna głośność. To działa? Nie, ja dalej słyszę muzykę. Chłopy tworzące tę grę, po co wydajecie opcje, które nie działają? Ja chcę poznać odpowiedź na to pytanie. Wzgórza są trochę zbugowane. Trudno. Przynajmniej będzie śmiesznie. Czy ty jesteś handlarzem? Nie. Handlarzy po tej stronie wiochy nie ma. Tam był. Znaczy, no tam dalej. Tutaj w ogóle ktoś niby ma zadanie dla nas chyba. Dla żartu. Dla śmieszku. Ale nie widzę, żeby ktoś miał zadanie. Bratomir tam jest. Idziemy po 90k, no powolutku sobie będziemy ten. Powolutku, pomalutku. A ty co masz na sprzedaż? Pokaż mi swoje towary. Bukłak masz, ale za 200. Kurde, przydałby się taki bukłak. Byśmy nie musieli ciągle latać do... wiecie, na dół, nie? Do rzeki, żeby się napić. No ale dobra. Szkoda, że na escape'ie nie da się im powiedzieć, że już nie chcę z tą gadać. A, idziemy do koleżanki tutaj. Chociaż nie, z nią już gadaliśmy. Tam jest ktoś, z kim jeszcze nie gadaliśmy.
Jarogniewa, a ty? Nie. Halo, jest tu Jarogniewa? Dobry. Pokaż mi swoje towary. Nie masz jedzonko, masz klejk. Czy u wszystkich za tyle samo się sprzedaje, czy to jest znaczenie, u kogo sprzedajemy coś? No bo ja bym chciał sprzedać jednego patyka. Sprzedam jednego czy wszystkie? To jest... O, masz dobra. Max 100 save'ów do użycia. Nawet jeszcze nie zapisywałem. 40 patyków sprzedam. Jestem bogaty teraz. Mam 90 sztuk złota. Ono ma 960, okradnij ją. No ej, to by było. Nie, w takich grach to się nigdy nie dało okraść z nich pieniędzy chyba. Czy mam rolatki owsiane. Dobra, na razie stąd pójdę. Będę bardzo głodny, to coś zjemy. Nie wiem, czy to ma to znaczenie, jak późno zaczynam jeść. Manfred, z tobą nie gadałem jeszcze. Manfred? Tworzę osadę i szukam nowych, dobrych ludzi, ale to nie, oni jeszcze nie przyjdą do nas, ponieważ ty jesteś kupcem. Tu nikogo więcej nie ma. No halo, według mapy tutaj ktoś ma zadanie dla nas. No centralnie w tym momencie się na niego powinienem gapić. I jakoś nie widzę. No nie, zły chłop z zadaniem. Czy mam długo te słuchawki? No już prawie 3 lata, bardzo spoko są. Pory roku i sen. 4 pory roku, wiosna, lato, jesień i zima. Zmieniają się one automatycznie po 3 dniach. Aha. Wiele rzeczy, czyli naprawdę 3 dni i już ten dzień tak długo trwa? Nie za szybko będą się zmieniały pory roku? Wiele rzeczy zależy od pór roku, w tym czas siewu i zbioru różnych zbóż i warzyw, a także czasu dostępności zasobów dzikiej żywności, w tym jagód i grzybów. W różnych porach roku panują różne temperatury, więc musisz mieć na to odpowiednią odzież. Możesz spać w łóżku lub przy ognisku między 19 a 7. Spanie przy ognisku nie przywraca zdrowia, spanie w łóżku przywraca trochę zdrowia. Manfred powiedział, przybyłem, w końcu coś normalny. Ekspresowa trójpolówka. Tak. No dobra, korzystajmy z tego, że... Jak sobie pójdziesz spać na całą noc i normalnie 1/6 roku przeleciała. Masakra, to ja nie będę chodził spać. A na co się wspinać? Chyba nie. O nie, gąski uciekły stąd, naprawdę. Macie tu coś może ciekawego, mogę gąskę ukraść? A czemu gęsi nie mogę ukraść, halo? A może ukucni? A to... Nie, no kup. Czasami tak było, że na kucka się tylko kradło. Siema, chłopy. Chłopy wracają, bo już noc idzie chyba. No dobra. Biegusiem na górę. Czyli tak, musimy mieć kamienną siekierkę. A właśnie, jak to jest tam tworzenie? Patyki, kamień, brakuje surowców. Patyk... Czego brakuje? A, no tak, jednego kamienia, sorry, ja bym powiedział, że mam już 2 kamienie. Jeden pies, dobra, szukamy kamieni, moi drodzy. To jest kamień? Nie, to jest kamień do wydobycia, Kurde, noc A jak idzie. Na podświetlaniu? Na nie, podświetlaniu nie pokazuje surowców, niestety. O nie, tu oni jeszcze mają płot. Czekajcie, pójdę może... Dobra, trzeba jednak nad rzeką zrobić, bo my będziemy za daleko musieli latać, żeby się napić ciągle. Musimy nad rzeką zbudować sobie wiochę. Typ o imieniu Alvin ma dla ciebie zadanie. Możesz znaleźć go na polu. W Borowie. Jeśli dobrze rozumiem, to jest znacznik, że ktoś ma zadanie. To w Borowie ktoś ma zadanie. Tutaj w Gostowie ktoś miał zadanie, teraz nie widać. Jak tak zrobię, to za daleko pewnie jestem, żeby ktokolwiek mi tam się wyświetlił. Czy to jest kamień? Kamień. Dobra, i teraz mogę zrobić siekierkę kamienną. Okej, okay, mamy siekierkę. Możemy ścinać drzewa. Chciałem zapytać, która jest godzina, ale wątpię, żeby oni wiedzieli takie rzeczy. Kamienna siekierka, wyekwipuj. Okej. Okay. Weź obróć się. A, masz na górze. Zobacz, widzisz tam na samej górze i zobacz no. Teraz. I tu. A. I tu masz ten zadanie. No to właśnie w Gostowie, ale cholery tam nie było. A mogę u nich przespać pierwszą noc? No, czekajcie, co to jest? Później będzie można odblokować się podświetlenie roślin do zebrania. A, ścinamy drzewo. Czy spadnie nam na łeb? No wyżej podskoczyło.
O nie, ej, to nic nie... Halo? Dobra. Podnieś. O! Pisę wziąłem, aż... Ja mam pokaźne, wiecie... Kieszenie. Duże kieszenie mam, nie tylko kieszenie mam duże, wink wink. Dobra, trzy kłody, nie, cztery kłody. A masz tam coś, jak masz swój ekwipunek, no. A masz kilogramy? Jak w Kingdom Come, ty... No waga jest, tak, mam, no dobra, 35 to... kilo maksymalnie mogę nosić. No to uznajmy, że nie jest aż takie dziwne. Siema Antonie, witam cię bardzo serdecznie. Spadające drzewa nie zadają obrażeń, okej. Cholera, ciemno już. Dobra, zetnijmy sobie jeszcze tu jakieś drzewko. Aż tak szybko się nie męczymy, na szczęście. Dzień dobry, noob. Witam cię bardzo serdecznie. O kurde, jak trzachnął. A i patyki szybciej zdobywamy, dobra. Ale nie, no nocą nie ma sensu się tutaj tułać. Chociaż czekajcie, czy ja mogę... W jednej ręce pochodnie, a w drugiej... O, dobra, mogę? Mogę, okej. No to spoko. Jest tu jeszcze jakaś kłoda? Na alcie nic... Tu jest kłoda, dobra. Ej, kłody pokazuje na alcie. Bo to musisz mieć umiejętność, która ci podświetla inne rzeczy. Okej, okay, to spoko. Jak nazwiesz osadę? Lutelandia? Nie wiem, no nie, jak ty tam się chłopie zwiesz? Bo już zapomniałem. Pyryngus? Pyryngus, dzięki za suba. Jeśli dobrze czytam, czekajcie. Co mi się tu wyświetla? Punkty talentu do wydania. Wiedza o przetrwaniu plus jeden. Więcej punktów umiejętności z aktywności przetrwania. Niewrażliwy. Lepsza tolerancja temperatury. Żelazna wątroba. 15% większa odporność na zatrucia. To dla towarzysza byłoby dobre. Witaj, Jedwiga. Ból winowo, może być. Witamy, Qui-Gon Jinn. Zmysł przetrwania. Wyczuwanie grzybów, piór i ziół w trybie inspektora. To jest tryb inspektora. Coś tam, dzięki za suba, przepraszam. Jestem ślepą bulwą, wiesz? Max, dzięki za suba. Przydałoby się, towarzyszu, no mówisz. Możesz machać pochodnią, by odpędzać zwierzęta, okej. Okay. Witaj, Dreigi. Możesz zrobić ognisko, aby nie ścinać drzewa z pochodnią w łapie. No, mogę w sumie też. Rybak. Większy limit sieci rybackich. Mistrz przetrwania. 10% wolniejsza utrata jedzenia i wody. Utrata? Ej, to by było dobre nawet, mi się wydaje. Bierz tryb inspektora. Gdzie to było? No w sumie grzyby akurat by były, nie? No zioła pewnie też się przydadzą. Dobra, jak tu się zwiększy poziom F? Czy muszę trzymać? No mam punkty talentu do wydania. I tam, tu chyba musisz. Tu, na drzewku. A, dobra, może tu? To jest to? Nie możesz tego... A, nie, najpierw trzeba... Tak, najpierw trzeba... Który z tych trzech? Albo tylko to? Tak trochę nieładnie narysowane bym powiedział, nie? Musisz odblokować najpierw coś na dole na drzewie, ale Byle które? Czy, no bo w teorii jak popatrzymy na to drzewko, ta gałązka idzie tutaj, więc to jakby jest osobne coś, nie? No ale co to było? Niewrażliwy. A tutaj co było? Większa odpowiedź na zatrucie. Dobra, weźmy sobie niewrażliwy. F. No wiemy, że na pewno to i to się odblokowało. Tyle dobrego. No to później weźmiemy sobie ten zmysł przetrwania. Byle które i odblokuje ci się reszta. Widaj długo łęk ball. Okej, no ale już wzięliśmy tamto. Czy ta pochodnia nam się jakoś kończy? Gdzieś to jest napisane. Jest, dobra, widzę. Widzę. Czy to mogę jeszcze rozwalić, czy... Zbierz. Nie, to jest chyba inne, wiesz? Tak. Tego już się nie da chyba rozwalić. No dobra, a jakbyśmy chcieli zbudować ognicho... Aha, nie, to było tutaj. Proste ognich. No kurde, jak w tym, w The Forest. A czemu tu na czerwono? Za blisko innej wiochy. No nie mogę biegać, jak jestem w tym trybie. No to sobie trochę pochodzimy w takim razie. Tyry, ty. Czy to laguje, czy nie? Jak na streamie. Najwyżej wyłączy nagrywanie, jak jest za duże przeciążenie, czy coś. No jeszcze jesteśmy za blisko, to kurde gdzie? Lagować nie, ale bym powiedziała 60 FPS-ów też raczej bym nie dała.
No nie, nie jestem. Ciężko mi powiedzieć, czy ja mam tutaj 60 FPS-ów. Cześć Kacper. Jeszcze jesteśmy za blisko. Kurde, zaraz nas jakieś niedźwiedzie zaatakują, jak ja tak będę szedł i szedł. O, o, dobra, zielone. To bardziej przy drzewach może, jak już tu jesteśmy. Tu se trzaśniemy. Rozpal. Okej, no i teraz możesz schować pochodnie. Nie możesz biegać, bo jesteś przeciążony. A, dobra, widzę, widzę znacznik, okej. No, możemy coś usmażyć? Gotowanie. Brakuje, a miałem jakieś mięsko chyba. No dobra, to czekajcie, zjedzmy to co mamy, bo tu było chyba jakaś rolatka owsiana. Zjedzmy sobie. Troszkę nawet dało. O co chodzi? O co chodzi? O założenie, wspomnianie dynastii, spłodzenie syna. Będziemy się musieli jeszcze posadzić drzewo i co zrobić? Dom zbudować, nie? Posadzić drzewo, spłodzić syna, dom zbudować. A, jeszcze muszę trzasnąć to raz, dobra, i teraz mogę kłody podnosić. To wiesz, że ty za chwilę będziesz jeszcze bardziej przeciążony i w ogóle już nie będziesz mógł. No będę się czołgał, no. Trudno się mówi. Najbardziej dla teraz dla ciebie opłacalne to szukanie grzybów w lesie. Niestety jeszcze nie dało rady odblokować tam. No, tego. Jeszcze nie mogłem, niestety. Jak mroczno jest nocą. O kurde! Mogę zbudować jakąś... Co to było? Muzyka taka po prostu. Mogę zbudować drewno opałowe. Włócznie mogę zrobić. Ej, włócznie robimy. Dobra, ja bym chciał na przykład skrzynię jakąś. Wszystko jest poblokowane. Pole sobie mogę zrobić. Za mało technologii, domy. Mogę dom zbudować tutaj pierwszy. Przynajmniej, o kurde. I taki nadjeźdź nad rzeczką, a tu nie mogę. Teren jest zbyt nierówny, by postawić. A widzisz. Jak to było w twierdzy? Teren jest zbyt nierówny, by budować. Coś takiego tam w twierdzy gadali. Bo tyle pracował prędkość światła. Tak, jesteśmy jak żółw. Idziemy na równy teren, o ile to jakiś... O, o, o. Ale spróbujesz. Tylko czekajcie, bo drzwi tu... Drzwi chcemy tak z tej strony bardziej, nie? Możesz obracać na E-E-I-Q. A, dobra. Ale jak już tak ten, to... Przejdźmy przez tamto drzewo i powinno być git chyba, co? Nagle nie. Bo ty coraz bliżej jakiejś wioski się pewnie robisz, idąc tam. Nie, bo jest, że jest zbyt nierówny teren. Na dole jest napisane. Teren jest zbyt nierówny, aby tutaj budować, panie. Nie. Dobra, czekajcie. Nie, to jest droga. No kurde, no tu przed chwilą mogliśmy budować gdzieś. A teraz jest, że za blisko wiochy. Ale raczej tej... Ale tak czy siak za blisko wiochy. Chociaż to tam przecież... Przeszkody blokują plac budowy. Kurde, pany. Przed chwilą się świeciło. Uparłeś na zielono. Na te wzgórze, co nie? Tak. Ładnie, no przed chwilą było tu, że mogę... Zielone było, świeciło się, kurde. Dobra, dupa, nie, to nie. Halo, mogę stąd wyjść? Anuluj. Może wywal trochę drewna i przejdź się. Wannę, o, wannę możemy sobie postawić. Pułapki. Ja zdaję sobie sprawę, ale liczyłem na to, że kłód się pozbędziemy budując dom. Chciałem w taki sposób to rozwiązać. Jak się nie da, no to wywalimy te kłody. Kłoda. Wyrzuć X. Nie, wyrzuć tyle. Czy one będą tu leżały sobie cały czas? Miejmy nadzieję, że tak. Dobra, możemy teraz już sobie biegać grzecznie. Zetnijmy to drzewo. Bo item... A, to akurat będzie piąte do ścięcia. Nie na mnie! Ok, podskoczyło. Dobra, przywal w to. Dobra, poszło. Dobra, oby nikt tego nie ukradł nam. Ojejku. Czy ta kłoda się podpali? Jak długo będzie noc? Halo. Dobra. A w ogóle jak tutaj wygląda sytuacja ze spaniem? W
W sensie, co mi spada, jak nie śpię? Czekajcie, gdzie to będzie napisane? Nie, no tam masz te cztery rzeczy na głównym ekranie. O, tu masz. Ja wiem, ale no właśnie... No to ci głód. To jest temperatura, to jest zatrucie, a to... Wygląda jak kupa, to nie? To masz umyć się po tym. No po to wannę robisz. No w sumie rację, to jest brud wtedy, ale tutaj... Nie ma nic na temat spania, na co to wpływa, jak się nie śpi za długo. Może zdrowie będzie spadało. Ale to wie. Babkę daj Lutelowi, no zdecydowanie. No dobra, mogę tutaj sobie pospać, ale czy to bezpieczne? Razy cię obudzi. Mogę tu zapisać grę? Mogę. Zapisz grę. Dobra. Najwyżej przytulasek niedźwiedzie cię obudzi. Nie to. No zobaczymy, bo też mam mało jedzenia i picia. Okej, okay. Nic nie zmieniło się, bo w Kingdom Come przecież zawsze spadało, nie? No, zawsze budziłeś się taki totalnie już umierający z głodu. Ale tutaj nie. Taka muzyka, kurde, jakby tutaj zaraz wojna miała być. No dobra, to sprawdzę, czy te kłody tam jeszcze leżą. Napij się, chłopie. Dobra, chłop napity. No to tu byłoby dobre miejsce. Nie to, czekajcie. Teraz mi kłód brakuje dwóch. Se pójdziemy po nie. Nie mówcie, że już zgubiłem się. Nie, tu są moje kłody, dobra. Podnieś. Okej. Okay. Tutaj sobie zbudujemy nad jeziorkiem, o ile się uda, rzeczywiście może być problem. Przeszkody, ja już od wczoraj mam mediwale, a moja pierwsza dynastia zakończyła się po dwóch dniach, bo zostałem zabity przez wilka. O nie, ja już włócznie zrobiłem, więc... No dobra, mamy piękne tutaj podwaliny. Musimy ten młotek wyekwipować, nie? Czekajcie. Witam raz. Drewniany młotek. To ja chcę, żeby to było pod jedynką. Włócznie niech będzie pod dwójką, a siekierkę zmienimy na trójkę. Wow. No dobra, czyli trzeba po kłody iść w takim razie. Widzicie, jak ładnie będzie wyglądał ten domek? Piękny. W życiu nie widzieliście piękniejszego. Tylko te kłody trzeba pozbierać. Najwyżej się przeciążymy, trudno się mówi. Z jedzeniem jeszcze nie ma problemów. Dobra, o kurde, tu jest 7 aż. A teraz się już przeciążyliśmy. Zbierzmy jeszcze patyczki i możemy lecieć z tematem. Witam, witam każdego powitanego i niepowitanego. Dziękuję za obecność, sraty taty i takie tam inne dziwactwa jakieś. Witaj, Ironie. Gamer, jesteś żelaznym gamerem, a co to oznacza? Własny dom bez kredytu. Banki go nienawidzą, ta. Pleciona ściana. Ściany z oknami. No możemy tu trzasnąć sobie z... No jedną musisz dać z oknem, a inną ten. Dobra, kłoda, a kamień. Nie, no to będzie drewniany domek. Tutaj chcemy z... A nie, bo w sumie... No dobra, tutaj będą z dwoma oknami, tu będzie z jednym, tutaj nie muszą na się patrzeć. No taki mały ten domek. No. Ile jeszcze ta bitewna muzyka? Działa, czy...? Działa. O, okej. Okay. A jak ty do dachu mniesz kotem? Dasz radę? Nie wiem, ale słomy... Tak, brak surowców, czyli zalicza mi. To zacznijmy od drzwi może. Mam twardą sadę w grach, czyli wszystko na hardzie. Hihi, patrzcie, mam drzwi. A taki wilk może sobie po prostu wejść, bo tych drzwi nie da się zamknąć, ani nic. Jak ktoś nas zaatakuje, to co wtedy? Będzie przypał trochę. A od tej strony może się zamkniemy wpierw? A dach to tam wiecie, dach to się kiedyś przyda. O. Ustawiłeś plecioną, czyli z patyków. Mogłeś drewnianą. To jest pierwszy dom, on jest prowizoryczny, moi drodzy. Nie zależało mi na to, żeby był piękny, a jest tylko po to, żeby nie czuć się jak bezdomny.
A, kłody już nie mam, dobra. Musimy pościnać. O. Czy można w tej grze założyć własny ród, na co wskazuje jej tytuł? Tak. I możesz ludzi do swojej wiochy zaciągać. Aha, włócznia. Czekaj, coś tam było. Przytrzymaj, celuj. Mogę rzucać, a podniosę to potem? O kurde, jaki rzut. Minus jeden drewniana włócznia, mogę ją podnieść. Na ryby możesz tak polować. Ej, no. Dobra, idziemy ścinać drzewka jeszcze w takim razie. To mnie się podoba. Tam jest jakiś drewniany most. Wow. Sosna. Dach z czego będzie? Ze słomy. Słomiany dach. Spali się nam tam w 3 sekundy normalnie. Dobra. Siups. Klups. Pikna kłoda. Ej, a czekajcie, bo tutaj są jakieś zioła. A nie, jeszcze nie mam tego z tymi ziołami, no tak. Jak skończysz cały tam, to dostaniesz darmowe ognisko i skrzynkę i łoże. Uuu, skrzyneczkę to bardzo dobrze. No ale żeby skrzynki w płatnej grze były, to już naprawdę mają minus za te skrzynki. Jej. Dobra, podniesione. Okie wielkie drzewo to było. Witam Ares, witam Remi. Witamy serdecznie. Proszę mnie zbudować ten dom. Dobra. A to teraz tylko słoma jest potrzebna. 8 słomy na każdy taki... Czyli ile tu będzie potrzebne? Chociaż nie, tutaj jest. To jest jeszcze jako ściana? A, tu jeszcze jako ściana, dobra. Okej, okay, no i tu już jest... Słoma 4 razy 8. A wymienić, 8. Jakbyś teraz na drewno mógł wymienić? Będzie łatwiej chyba? Dach z drewnianych dachówek. No. Ja, to kłody są potrzebne. Ale to 6 na 1. No ale dobra, no to możemy. Ciekawe jak to wytrzyma. O, kłoda, dobry. Ciekawe jak ten dach wytrzyma, ale dobra. BH powiedz płakał jak projektował, może być. Kamień czy nie kamień? Nie, tu nie. Kurde, ale z tymi kamieniami to... O, to jest kamień. Dobra, dziękuję. Od czego zależy, że niektóre rzeczy można podnieść tak, a niektóre trzeba przytrzymać? Chyba, że trzeba wszystko przytrzymać? Nie. Dobra. Bieda ściany, bogaty dach. Ej, topór mi się skończył? Już? Nie, no bo ty trzasnąłeś młotkiem w to. A, czekaj. A tak, dobra. Pomyłeczka. Witam, Master Maciuś. Czy będą potem jakieś NPC? No są w wiosce tam. Są wioski na mapie i tam są NPC. Możesz ich werbować do swojej wioski, możesz z nimi handlować, szukać żony. Takie tam. Chłopskie chaty fajnie się palą. Nie. No chłopie... Tnij to, jak człowiek, a nie, dobra. No to się trochę tutaj natniemy, zanim w ogóle ta będziemy mówić tak zrobić. Tak, obecnie jest tylko single player, ale z tego co czytałam, w jakimś późniejszym terminie mogą dodać też multi. Ale to pewnie dużo czasu minie. Dziękujemy Tomku za 20 noków. O, dawaj, ciopaj to. Muszę się schylić, o, dobra. Łapki w górę, grube januszowe bulby. Jak chłop wyzywa, kurde. Jak ty tak możesz, no? Czy ci nie wstyd normalnie? No, spóźniony, wybaczam, panie Denisie. Ta gra to strategia czy survival? Survival. Ale... Znaczy, no tworzysz własną dynastię tutaj, nie? Później musisz handlować i wszystko, więc... Duże rzeczy, no. Tyle was prosiło o Kingdom Come, a dwójka nie wyszła, to trzeba było się zająć Medieval Dynasty. Jestem gruby. Dobra, czekajcie, bo poziom wszedł. I teraz możemy... Ale to... A, tutaj poziom wszedł. Wiedza o wydobywaniu plus jeden więcej punktów umiejętności z aktywności wydobywczych. Ej, w sumie... Albo drwal... 5 razy szybsze ścinanie drzewa, to tak serio nie za bardzo się przydaje. Jak masz po 6 belek na ścianę? Wydobywanie. No tak. Ale szybsze ścinanie, no to tam 5% tam szybciej 5% trochę ci... To nie jest, jakby ale... więcej wylatowało z tego,
To okej, okay, ale tam... To, że poświęcę trochę więcej czasu, to komu to przeszkadza? Witamy serdecznie, dobra, weźmy to. Jak tam magiczna kredka, nadal magiczna i kolorowa. No po ostatnim ten urodzinach w live to bardzo kolorowo. O nie, jestem głodny. Ale dobra, jeszcze mamy czas. Będą widzieli mój dom, ci z tamtej wioski, będą mówili jaki piękny, ja chcę tutaj być. Czy boję się dawać łapki w górę pod jakimkolwiek filmem na YouTube? Powinien Czemu? Powinien się bać dawać łapki w dół, albo zapominać o dawaniu łapki w górę. I to tylko na jedynym słusznym kanale. Witaj Piotrze, witaj Matcuk, witam bardzo serdecznie. Wchodzę do domu. Tam masz dziurę, już widzę. Cichaj. A tu. Piękny. Gdzie masz dziurę? No tam będzie dziura. Nie, no tam dach będzie. Będzie dziura. Będzie dach. A ja mogę mieć różne kawałki. Tu mogę mieć ze słomy, to mogę mieć kurde z drewna. No Simsy. Dobra, wywal tu całą kłodę. Okej. Okay. Wow, nie wal w drzwi. Dobra, zjedzmy coś. Jabłko. Rolatki owsiane. No i tak nam nie dają pełności. To jest multi, ta wioska jest botu. Boty tam są, tu jest tylko single player na ten moment, jak my friend. Jakie pierwsze wrażenie? Warto kupić? Myślę, że za mało pograłem, żeby ci powiedzieć. Droga nie jest, no teraz 70 zł kosztuje do 24 września. Jak lubicie takie klimaciki, to czemu nie? Ale no ja... wiadomo, że w tej grze to bardziej się nastawiacie na sam ideę survivalu niż historii. Bo to no nie jest no to jest tylko, żeby pobudować sobie... No wiadomo, fajnie by było, jakby to był multiplayer i jakby tutaj była taka walka więcej niż tylko po prostu raz na jakiś czas jakiś wilk cię zaatakuje, tylko że rzeczywiście może jakąś wojnę tam między wiochami, królestwami jakby się prowadziło, to by nawet było. No ale tak to nie wiem. Po co komuś ściany, jak można mieć filary, powiedział mój kolega z klasy. No tak. Na razie jest okej, okay, ale no mówię, zobaczcie, to też jest wczesny dostęp, więc nie oczekujmy, że już na dzień dobry ta gra będzie super cacy. Im więcej ścinasz drzew, tym więcej punktów rozwoju dostajesz. Tak samo jest z tworzeniem przedmiotów i sianiem roślin. Okej, okej. Ogólnie powiedzieli, że technologia, drzewko technologii jest ważne. Okej, okej. Ta gra jest na telefon? Niestety nie. No, mam 26 punktów, a potrzebuję 50, żeby odblokować magazyn na zasoby, tak? Tu mam 0, tu mam 0, tu mam 4 punkty, a potrzebuję 50, żeby warsztat odblokować. Dobrze rozumiem. Mam nadzieję. No to w pewnym momencie musisz wyrabiać tyle po prostu, żeby sprzedawać to, co nie? Tak. Dobra, zetnijmy sobie to drzewko, ale już jestem przeciążony, no trudno. Ściany i dach, hipoteka na 40 lat, no najlepiej. Ta gra kosztuje 70 zł przez najbliższych kilka dni. Na Steamie oczywiście. Dobra, trzaśnij tu w ten klon. To jest ten typ z gry, w którym wilk przyprawia taki zawoł jak w twierdzy. To jest ten typ gry. 12 plus ma Peggy, jak patrzę na szybko. No tutaj co? No to tylko wilk, ludzi nie możecie bić. Tylko z zwierzętami się bijecie. Ale jakby kiedyś w przyszłości prowadzili jakieś wojny tutaj, cuś, teges, meges, śleges i w ogóle, to by było całkiem spoko. Witamy Steve20. Witam bardzo serdecznie. Wiadomo, kiedy wyjdzie pełna wersja, no niestety wydaje mi się, że tak przez rok to będzie w formie przynajmniej Early Access. Może mają napisane, znaczy powinny mieć napisane na stronie tej gry na Steamie, bo jak jakaś gra jest we wczesnym dostępie, to tam zawsze jest ładnie rozpisane, co twórcy planują, co obecnie gra oferuje i zazwyczaj tam jest pytanie na temat tego, kiedy planują wydać pełną wersję. Witaj, Michael. Czy można bić konia? Niestety żadnego konia jeszcze nie znalazłem. Krowę można bić i gęsi. Tyle mogę ci powiedzieć. Dobra. Okej, no to już tylko jedno nam zostało. Pół roku. Pół roku? Przewidują pół roku. No to nie tak dużo, ale no to raczej pół roku multiplayer to nie będzie na premierę w takim razie, moim zdaniem. Widzę, że młotek mi się już psuje. Chowaj patyki albo wyrzucaj koło domu, bo za bardzo cię obciążają. Okej. Okay. Siema Lutel, odpowiedz please. Na co ci mam odpowiedzieć? Siema. Znaczy jak dokończysz dach, to ci się skrzynka wydrobi.
No tak, no ale one na razie raczej zostają, chyba. Więc mogą sobie leżeć, patyczki, bo nie uciekną, co? Zrób kilka siekierek i będziesz mógł wybudować warsztat. Tylko muszę cholera... Kamienie znaleźć. No właśnie, nie zdążę chyba, nie. Rozwaliło się. No to i tak będziesz robił. Jeden kamień jest mi potrzebny. Tu, tu są kamienie. No. O, dobra. Masz ty rację. Znaczy to ja te duże widziałam akurat. Te duże to potrzeba kilofa. A co trzeba do kilofa? A nie, mogę podnieść. Nie, to podniósł tamten inny. Podnieś jeszcze coś. Nie, to inne podnosi. A nie, do tego kilofa też nie. A do kilofa tak czy siak potrzebne jest coś więcej niż my mamy, bo nie mogę nawet kilofa zrobić na ten moment. Mogę zrobić nóż myśliwski, to zróbmy sobie. Jak żyćko, bardzo dobrze. Gdzie ja mieszkam? W tym domku. Nie widać? Jaki piękny. Dawaj. Wow. Proszę nie odskakiwać. Czy nagram nowe TFT? Nie planuję, nie grałem w TFT od roku. Jak tam w zeszłym roku wprowadzili jakąś większą aktualizację, to mi się tak jakoś już nie podobało. Niestety. Bardzo mi przykro, moi drodzy. Ogólnie to szkoda, że do Kingdom Come, jak wprowadzili te mody, to tak mocno to reklamowali, że tam ludzie, żeby potworzyli takie zadania i w ogóle nową grę z tego zrobili, ale niestety chyba nie wyszło jeszcze to, co siema, sami master. Twórcy planowali. No. Czemu ta gra wygląda jak The Forest? No to połączenie bym powiedziała The Foresta chyba z tym... No jak survival każdy ostatecznie w lesie. Opisz krótko, o co chodzi w tej grze. Minimum 150 słów. O zbudowanie własnej wiochy, znalezienie żony, spłodzenie syna, stworzenie średniowiecznej dynastii, jak nazwa gry wskazuje. I w zasadzie to chyba tyle na ten moment ci mogę powiedzieć na temat tej gry. No wal! Drzewa odrastają. O! W sensie takie o? Czy serwer kolektywu Mountain Blade jeszcze istnieje? Raczej coś tam przecież niedźwiedź odpalał później jeszcze, już sam. A to przez miesiąc Serwer było? Kolektywu? To chodzi ci o PW moda? To nie. W życiu bym tego nie opłacał dalej, ludzie. Pieniądze to było, halo. I serwery to za darmo nie były. Tutaj, nie? Dobra, dom zbudowany, ale tak czy siak ja muszę słomę zebrać, co? Tak, nie zaliczymy tego zadania, dopóki słomy nie znajdę ostatecznie. Ale nie, dobra, jest, jednak jest, przepraszam, jest skrzynia, piękna, wspaniała. Patrzcie, kurde, super, o, łóżeczka mamy! Bieraj te patyki. Joki, to jest piękne, dobra, no to teraz dopiero zaczyna się wielka przygoda tak naprawdę. Od wieśniaka do szlachcica, tak? Dokładnie, moi drodzy. Dokładniusio. No, to super, to możemy teraz tutaj pochować trochę rzeczy sobie. Babka lekarska na przykład, przenieś. Przenieś wszystko, akceptuj. Wysuszone mięso. Zjedz to, zachowuje świeżość dłużej niż mięso lub mięso pieczone. Dwa dnia mniej niż mięso solone. No to zostawimy sobie. Patyki mogę odłożyć. To wszystko. Nie zostaw, znaczy kill. Wywal wszystkie. Nie, no trochę ten, a resztę mogę sprzedać też, a. Nie? To zawsze, bo za jeden sprzedajemy. To całkiem spoko inwestycja się wydaje. Mówiąc całkiem szczerze. Czy buty sobie mogę zdjąć. Czy będzie na kanale... Grande? Grande? To jest to taka, ten survival, co to jesteś pomniejszona i z tymi robalami się tam bijesz. O, chcieliśmy to pokazać. Chcieliśmy, ale jakoś nie wyszło. Mięso z sosem, zupa, gulasz, kurde, gulasz można robić, klej, kowsianka, nasiona, ziarno, kapusta, marchewka, buraki, no dobra. Typowy Janusz, to z tego, że ściany to bieda, ważne, że prestiżowy dach są się. Jak mi się chałupa spali, to będę krzyczał normalnie. Ja mogę gotować też na ognisku, takie bardziej podstawowe rzeczy, a nie, smażone w sensie, no tak. No tak, no tu gotowane, tu smażone, ma to sens, co nie? Mogę spać od razu na podwójnym łóżku, jeszcze mam łóżko. Czy ta gra sugeruje, że tylko mogę mieć jedno dziecko? No w takim małym domku. Dziękuję Bob za 13,99. Czemu włączam telefon od razu mam twojego live'a? Bo widzisz jak je zhakowałem. I twój telefon od razu wyświetla wszystko co ze mną związane. Dobra, ale w tym momencie wyłączę nagrywanie i przejdziemy sobie do kolejnego odcinka jutro, jeśli ogląda ktoś powtórkę oczywiście.